Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w nowym roku. Co prawda mamy drugi dzisiaj i jak też wiecie bądź nie wiecie, a wiem, że czekaliście na odcinek kolejny, słuchajcie, stwierdziłem, że zrobię sobie taką dłuższą przerwę, zresztą też byłem chory dwukrotnie, także generalnie mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy. W związku z tym moi drodzy, dzisiaj... no właśnie, co zrobimy dzisiaj? Powiem tak, ja absolutnie nie pamiętam, co ja robiłem wcześniej. Tu jestem w 100% z wami szczery. Nie wiem, nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że mieliśmy poogarniać sobie kilka rzeczy, jeżeli chodzi o gotowanie, więc ja tutaj też wpadłem na mały pomysł, że chyba kupię jednak jeszcze jedną lodówkę, o ile nie mogę, słuchajcie, lodówki zabrać sobie stąd, ale wydaje mi się chyba, że tutaj chyba lodówki nie ma. Może będzie? Nie ma, będziemy musieli kupić odrobin zapewne. Natomiast, moi drodzy, plan jest taki. Przejdziemy się, zobaczymy, co się wykluło, zobaczymy, co się zrobiło. Wiem na pewno, że tutaj kilka rzeczy jest zasianych na Ginger Island, na które będziemy musieli czekać. O, kale widzę wyrósł. Ale oczywiście nie mam czym zdobyć. Wybaczcie mi bardzo, że będę tak robił, ale... Naprawdę, tak dawno nie nagrywałem, ani nic nie robiłem, że moje gardło jest niewyrobione. Całkowicie. Więc no niestety jest jak jest. Dobra, to teraz tak, bierzemy tak i idziemy przejść się i zobaczymy, co się tutaj nam powykluwało, co się nam porobiło. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tą całe gotowanko, to spróbujemy... a tu się już nam nic nie przetwarza? A to czary mary, hokus pokus. A, dzisiaj jest sobota! To wiecie co, jeżeli dzisiaj jest sobota, to sobie właśnie teraz przypomniałem, że w soboty wyrastają nam ancient fruity. Więc trzeba będzie zrobić. Także będziemy musieli jeszcze pójść na Ginger Island, ale to swoją drogą. Wydaje mi się też, że chyba jeżeli chodzi o Ginger Island, to chyba udało mi się już, słuchajcie, zebrać rzeczy na totem. Tak mi się wydaje. Więc myślę, że moglibyśmy dzisiaj też spróbować totemiksa sobie tutaj ogarnąć. No i oczywiście będzie trzeba jeszcze zasiać kale, bo chyba jeszcze raz tam wyrośnie. Dobra, na razie zwierzęta żarcie mają. Co prawda oczywiście średnio rośnie. Wiecie, co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy ogarnąć sobie może jakieś dni deszczowe? Totemem? Nie wiem, pomyślimy jeszcze, zobaczymy. Dobra, cyk. Dobra, tylko tyle oleju truflowego mało, ale domyślam się, że pewnie będzie więcej, ale to swoją drogą. Dobra, zajrzyjmy jeszcze na dole, czy tam się coś... Oczywiście musiała teraz dać trufle, nie? Dobra, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Mamy Ancient Fruit Wine. A nie, przepraszam, tam były Star Fruity na górze. Nie Ancient Fruity, tylko Star Fruity. Ale wiecie co, zastanawiam się, czy może byśmy nie przełożyli kilku w tamto miejsce? W ogóle teraz dopiero zauważyłem, że zobaczcie, Shane ma urodziny i widać, że jest w... A właśnie... Skoro nie ma George'y, to gdzie on jest? A, pracuje w kinie, okej, dobra. Takie czary. No dobra, zabieramy to... Warp totem na farmę, to mi tak... okan do dupy, że tak powiem. Ale dobra, plan jest taki. Tutaj nam się nic nie wyłowiło jeszcze. Okej, no tak w sumie, bo to się dopiero robaki ogarnęły. Dobra, to robimy tak, zbieramy kale'a. Nie wydaje mi się chyba, żeby miał nasiona, więc będzie trzeba pójść ogarnąć. Kupimy sobie jeszcze jedną lodówkę. Mam nadzieję tylko, że... dobra, Robin jest u siebie, więc jest ok. I dzisiaj, słuchajcie, spróbujemy ugotować wszystko to, co mogę ugotować. Wiem, że tam mi brakuje... bodajże chyba rzeczy takich jak na przykład... nie wiem, ślimak... chyba ślimak tylko i perwinkla, nie, perwinkla chyba mamy, ale na pewno ślimaka mi brakuje. Cała reszta teoretycznie być powinna, więc może źle nie będzie, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, Ancient Fruit Wine'a sprzedajemy, to sprzedajemy, kale'a sobie zostawię, to wiadomo, gorsze. Dobra, ale teraz tak, jeszcze kwestia związana... A, czekajcie, my tu mamy w ogóle Star Fruity, to ja te srebrne wezmę, niech one się tam przerabiają, ale na Ginger Island i tak będziemy musieli pójść. Więc cyk, niech się przetwarzają, tylko pierw wrzucimy jeszcze... A, już zaskoczyło. No trudno. Dobra, okej. Teraz tak, zastanawiam się, wiecie co, czy jest sens
postarzać część tego wina ze Starfruitów, dlatego że i tak będziemy na to bardzo długo czekać. Więc wydaje mi się, że chyba sobie to nieco odpuścimy. A gdzie jest moja skrzynka z... A nie, czekajcie, to się tu wrzucało. Widzicie, tak to jest, człowiek zapomina. Taka prawda. Dobra, ale mamy Dragon Tufy. Kurczę, co tam było potrzebne? A ten totem. Czekajcie, czy ja mogę zadzwonić na przykład do czarodzieja? Powiedzcie, że mogę. Nie, nie mogę. To dajcie mi chwilkę, sprawdzimy. Wizard Tower Stardew. Teraz zobaczymy. My będziemy mieli Island Obelisk, milion iridium, 10 iridium barów. Dobra, okej. Okay. Nie, nie, nie dzwoń. O, oh, come on. Nie, 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 Robin, nie. No czekajcie, a w ogóle... W ogóle to tak, jak to w ogóle wygląda z perspektywy... Poczekajcie, bo potrzebujemy 10 Dragon Tufów. 10 bananów, tak? 10 bananów, potem jest 10... Tak, 10 iridium barów. U, a na desert jest nam w ogóle potrzebne znacznie... Ja... Słuchajcie, na pustynię jest potrzebne aż 20. Strasznie dużo. Nie sądziłem, że będzie aż tyle. Dobra, właściwie tutaj nic za bardzo nie mamy. Czekajcie, ja gdzieś miałem te kaktus fruty. Ale gdzie je włożyłem? A, mamy 4. To wiecie co, zrobimy tak. Pójdziemy sobie jeszcze szybko na pustynię. Bo może się okazać, że będziemy mieli. No musimy na razie pierwsze co zrobić, to pójść na pustynię i pójść do Robin. Więc to jest nasz priorytet w chwili obecnej, więc ją szybko wybierzemy. Mamy 4, więc teoretycznie potrzebujemy 6. Mam nadzieję, że to pyknie. Byłoby miło. Dobra, ale najpierw tak, lecimy do Minesów i najpierw kupimy tą lodówkę. Wydaje mi się, że ją się chyba właśnie u Robin kupowało. Zobaczymy. Swoją drogą, nie wiem, słuchajcie, jak się nagra dźwięk mój, bo w ostatnich odcinkach, jeżeli dobrze pamiętam, były jakieś problemy. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie. Więc jeżeli coś będzie nie tak, to musicie mi wybaczyć, ale nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. Dobra, mini fridge kupujemy, 3000, nie jest to jakoś wybitnie droga rzecz. Także wiecie, wszystko zapakujemy sobie do lodówek, dzięki temu będziemy mogli po prostu gotować, bo wydaje mi się chyba, że skrzynki chyba obok lodówki nie wliczają się do listy rzeczy, które tam gdzieś powinny być. Dobra, bus stopik, kupujemy bilet. Ale już niestety widzę, że chyba średnio. Dlaczego moje krzesło musi skrzypieć zawsze jak coś robię? No nie ma. Chyba... Wiecie co, ja nie wiem, czy nie lepiej chyba by było nam, jeżeli byśmy chyba posadzili te kaktusy. Tak mi się coś wydaje, bo... Trochę za długo czekamy, przyznam się szczerze. W ogóle wypadałoby się też, wiecie co, przejść po okolicy, ale to już swoją drogą. Dobra, to wiecie co, robimy tak. Lodówkę mamy kupioną, więc polecimy wybudować obelisk na tutaj Ginger Island, także pominiemy już tutaj kwestię związaną z Willy. O, wait, poczekajcie, bo ja się rozpędziłem za bardzo, a zapomniałem zupełnie, że musimy kupić jeszcze Kayla przecież. Dobra, hello Pierre chodzący. Jeżeli ktoś ogląda 13 posterunek, to będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, bierzemy. Oczywiście jedno za dużo musiałem kupić. Always. Dobra, to mamy w sumie wszystko, więc polecimy tak. Polecimy do czarodzieja. Mam nadzieję, że się uda tutaj zbudować. Więc później zostaje nam już w sumie tylko no, kolejny milion do wydania na Desert Obelisk, czyli na pustynię. No i złoty zegarek za 10 milionów. Ale jeżeli chodzi o ten złoty zegarek, to myślę, że to już będzie chyba raczej taki finalny achievement, finalna rzecz, którą będziemy musieli zrobić.
Także najpierw spróbujemy wykraftować wszystko, ogarnąć, natomiast od razu wam mówię, że w najbliższym czasie no będziemy przyspieszać porządnie odcinki, bo wiecie, ja też nie chcę tutaj robić takiego, jak to się mówi, jakiegoś, wiecie, sztucznego przedłużania, no bo robić w kółko cały czas to samo, to też tak bez sensu, nie? Wiecie, że wiem, że wy lubicie oglądać. Czekajcie, bo ja chyba ten filar w ogóle źle postawiłem. Tak mam jakieś, nie wiem, albo mi się wydaje, albo są nierówno. Ale nieważne, jest zrobiony, to jest najważniejsze. Dobra, to w takim razie, no i mamy 4,5 miliona tylko. Malutko, 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 ale myślę, że odrobimy. Na winach raczej na pewno. Dobra, to teraz tak, wracamy do domu. I wsadzamy wszystkie rzeczy do lodówki. Ja jak już mówiłem wcześniej, mam tutaj stronkę przygotowaną, chociaż jeszcze wpierw Kayla zasadzimy. Ja mam już tutaj, słuchajcie, stronkę przygotowaną z tym wszystkim, więc mniej więcej widzę, co musimy ugotować jako pierwsze i jak to po prostu poogarniać. No niestety nie wszystko zrobimy, ale jak wszystko, większość ugotuję, to po prostu będę widział taką dobrą sprawę, czego mi brakuje, jeżeli sobie na to po prostu najadę, tak? Więc to jest akurat spoko opcja. Dobra, jest sobie pierwsza 20, to wiecie co, jeszcze zerknę. O, ba, tak myślałem. Oczywiście, że jest więcej trufli. Dobra, to jeszcze czop poogarniamy trufle. I teraz właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ta kawa, słuchajcie, która nam się teraz przerobi, ja ją zostawię i w ogóle będę teraz już kawę zostawiał. Dlatego, że generalnie nasza kawa się już powoli chyba kończy. Nie przypominam sobie, byśmy mieli gdzieś tam więcej jej. Więc no niestety jest jak jest. Dobra, więcej trufli chyba nie ma. Cyk. Więc to też oczywiście sprzedajemy. No resztę to zostawiamy. No dobra, kale zasadzone, wszystko zrobione, więc przejdziemy do kuchni. Przejdziemy do kuchni, tylko czekajcie, zostawię jeszcze kaktus fruta. Kale zostawię tutaj, to sprzedam wszystko, całą resztę, bo jest mi niepotrzebna. No dobra. Nie wiem, czy lodówki muszą być ze sobą połączone, ale może postawię je tutaj. Tej chyba nawet nie będę w stanie... O, mogę ją przesunąć. Sobie możemy ją przesunąć. Oj, nie tu. Jakby ktoś się w ogóle pytał, na jakiej zasadzie działa to, co robię, to trzeba cały czas klikać pustą łapką lewy przycisk myszki i nam ładnie te lodówki przeskakują. Dobra, właściwie to zróbmy tak. Nie wydaje mi się, żeby to wszystko mi się zmieściło do jednej. Ale wiecie, wraz z gotowaniem będzie trochę więcej miejsca. No bo w sumie ma to taką chyba pojemność jak skrzynka ta jedna lodóweczka, nie? O, mamy kurczę dużo. Dobra, no to wcisnę po prostu tak jak mogę. Tylko czekajcie, tu... Aha, czyli w tej nie ma, czyli została nam tylko ta jedna skrzynka. Kurde, może się... Wait, poczekajcie. Aha, czyli sashimi, maki rollsy to są te rzeczy, których nie mogę ugotować, ponieważ... nie, może... Może inaczej, poczekajcie. Bo ja w tej lodówce też... No właśnie, tak mi się wydawało, że będzie więcej rzeczy. Dobra, tu już nic nie zmieszczę. Tu już nic nie zmieścimy, ale mogę wziąć jeszcze w łapkę. Dobra, więc możemy gotować praktycznie wszystko i teraz najważniejsza rzecz, którą my musimy zrobić, to jest w pierwszej kolejności 3 chleby, jedne fried eggi, 2 razy hash browny, raz omlet, raz pancake'i i 2 tortille. I teoretycznie teraz możemy lecieć po kolei, robić to, czego nie ugotowaliśmy. My tutaj mamy napis, jak widzicie sami, że tyle razy daną rzecz ugotowałem. Więc no po prostu będziemy po kolei będziemy klikać i po kolei będziemy robić. Także complete breakfast w sumie nawet nie musimy robić, bo już to też w sumie robiliśmy. O, właśnie, Periwinkle Void Mayonnaise, czyli to jeszcze będę musiał też potrzebować. Dobra, Lucky... Wiecie co? Może nie będę gotować tego, co już robiliśmy. Dobra, i dostaliśmy osiągnięcie.
Bo to w sumie trochę bez sensu, żebym gotował to, co już tak na dobrą sprawę mam ugotowane i zrobione. Tylko te rzeczy zostawmy. Dobra. Carp surprise. Wiecie co? Najśmieszniejsze jest to, że surprise, ja osobiście cały czas myślałem, że pisze się surprise po prostu, a to jest jeszcze R i to się, nie wiem, czy to się mówi surprise, czy po prostu surprise. Ale szczerze, znam angielski, może nie jakoś wybitnie, ale znam i szczerze, długo nie wiedziałem, że to się tak pisze, no ale człowiek uczy się całe życie, jak to się mówi, nie? Dobra, pepper popper, tomka zup, throat soup, chocolate cake, pink cake i już nie mamy miejsca, ale przynajmniej wiedziałem, będziemy mieli tak na dobrą sprawę każde możliwe jedzenie ugotowane, więc jest spoko. Potem jest rhubarb pie, potem są cookiesy, spaghetti, fried eel, spicy eel, sashimi i maki rolls nie robimy na razie. Red plate, eggplant parm, rice pudding, ice cream. Ha, dobra, ale słuchajcie, idzie ładnie. Byle do przodu. No mówię, najgorsze tak... Oj, ten blueberry tart będziemy potrzebować, ale to jutro się powinno ogarnąć. Dobra, to mamy. Cyk, kran. Wiecie co, plus jest jeszcze też taki, że na tej stronce, co wam kiedyś tam ktoś mi podsyłał, tam jest, to jest Stardew Valley Lockup, czy nie, check up. I tam fajne jest to, że tak na dobrą sprawę pokazuje mi też rzeczy, które mam jeszcze do ugotowania jakby, więc ja sobie mogę to po prostu na spokojnie sprawdzić, także myślę, że raczej na pewno nic nie pominiemy, przynajmniej tak mi się wydaje, więc raczej na pewno wszystko będzie zrobione. Dobra, na czym my tu skończyliśmy? Stir fry, roasted to już mamy zrobione, pumpkin pie, radish, fruit salad, a tego nie mamy, no tak, bo blueberriesy potrzebujemy, blackberry cobbler, cranberry juice, bruschetta, kolesław? Nie mam, aha, bo jeszcze majonez i reszta, no okej. Okay. Właściwie to możemy, wiecie co, ja sobie mogę przynieść tą resztę rzeczy, bo tak na dobrą sprawę te majonezy i to wszystko to ja tam powinienem mieć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pancake'i to zostawiamy. Może od tyłu tym razem Squid Ink, Tropical Curry to już zrobiliśmy, Taro Rocy jeszcze potrzebujemy, cyk, a potrzebujemy mleka, coś mi się za szybko pokończyły te rzeczy, Crab Cake'i, a to w sumie wszystko zrobiliśmy, słuchajcie, wszystko ugotowaliśmy to co mogliśmy, natomiast do części rzeczy nie zrobiłem, ale to już jest raczej kwestia tylko i wyłącznie tego, że nie mam mleka, jajek i tego wszystkiego. Coś mi się tutaj źle pokalkulowało chyba. Ale mówię, dzisiaj ugotujemy po prostu tyle, ile jestem w stanie. Wezmę ten majonez, white mayonnaise i te wszystkie tam mleka i tak dalej, bo chyba mleka też nam zaczęło brakować. Chociaż mleko nie wiem, czy się nie przerobi czasem. O, jeszcze więcej? Dzięki. Ale proszę mnie przepuścić, dziękuję. No tak, i nie mamy mleka. Dobra. To w takim razie robimy tu przerwę. Właściwie to chyba tutaj nic nam nie jest potrzebne, stąd jajka na pewno i majezon. Słuchajcie, ja na spokojnie zrobimy tyle, ile teraz mogę, wezmę te majonezy i zobaczymy co będę, czy będę ewentualnie coś jeszcze potrzebować, sprawdzę sobie na check-upie co będzie mi potrzebne i po prostu ugotuję te rzeczy, także w następnym odcinku może skończymy. New Lizard, dobra, ok, siema. Void mayonnaise, zwykły majonez, właściwie to wezmę wszystkiego po jednym, powinno teoretycznie wystarczyć. Także zobaczymy. W ogóle tutaj chyba na koniu przyjechałem, ale widzę, że go sprzedałem gdzieś. No tak, no i mleka nie ma, no to mleko niestety nam w żaden sposób nie przejdzie. Dobra, ale teraz tak, co i czego ja tu jeszcze nie mam? No tu jest potrzebne mleko, no nie mamy ślimaków, perwinkli jeszcze też nie mamy, o właśnie. Kolesław. Tu nie mamy blueberriesów, to wiadomo.
Wiecie co, wydaje mi się chyba, że my tutaj już wszystko mniej więcej. A, tu nie mamy hazelnutów, okej, okay, no czyli potrzebujemy mleka jeszcze sporo. Dobra, z tej pierwszej strony blueberry tart chyba nam tylko został, nie wiem czy coś jeszcze, ale to już wiecie co, nie będę się tutaj wysilać za bardzo, więc musicie mi wybaczyć, ale bardzo dużo rzeczy mi zostało. Ja nie wiem jak ja to wiecie co powyliczałem, że... Nie wiem, absolutnie nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia co się tutaj wydarzyło właśnie z tymi wszystkimi rzeczami, że te lodówki są pełne. A ja jakby mam jeszcze miejsce i jeszcze w ekwipunku mam? Nie wiem jak ja to zrobiłem, autentycznie nie wiem. Dobra, ale zobaczmy w ogóle kolekcję jak to wygląda. Nie mamy raz, dwa, trzy, cztery, bo właśnie, poczekajcie, możemy zobaczyć. Wheatflower Periwinkle to wiemy, hazelnuty, blueberriesy, tu też blueberries, tutaj periwinkle, snail, taroroty to wiadomo, mleko i mleko. Czyli tak na dobrą sprawę, słuchajcie, już czekamy, aż wyrosną nam taroroty. A reszta rzeczy już jest tam po prostu zbędna. Ale nie wiem, jak to się stało. Serio. Nie wiem, dlaczego tak jakby tyle rzeczy zostało, gdzie... A, dobra, okej. Okay. Dobra, wszystko się zgadza. Przecież ja brałem na zapas. Ja brałem więcej, niż potrzebowaliśmy. Teraz sobie przypomniałem przecież, że brałem dużo więcej. A w sumie to trochę błąd, bo gdyby mi nic nie pozostawało z niektórych rzeczy, to wiecie, miałbym pewność, że daną rzecz zrobiłem, nie? No a tak to trochę lipa. No ale dobra. Dobra, jak tam wygląda sytuacja? Oczywiście drzewka nam wyrosły, super. Pozbierajmy wszystko. No i teraz już jest kwestia zebrania tylko i wyłącznie wszystkich ancient fruitów. Taro jeszcze 3 dni. Właśnie, z full seedsami też może być problem. Dlatego, że taka dobra sprawa, nie wiemy co z nich wyrośnie. Nie wiemy. Więc najwyżej będziemy czekać trochę dłużej, ale mamy Ginger Island, więc wszystko w miarę spoko będzie rosło. Także słuchajcie, tak jak już mówię, no dochodzimy już tak na dobrą sprawę do tego momentu w grze, w której tak na dobrą sprawę w moim wypadku będą już chyba tylko po prostu liczyć się pieniądze. No i oczywiście jeszcze też kilka rzeczy będziemy musieli zrobić, zbudować, wykraftować właściwie, bo tutaj też jest jeszcze osiągnięcie za... O, tu jest gourmet chef oczywiście, every item i ship every item. W tym wypadku brakuje mi na pewno sweet gamberisów, brakuje mi bodajże chyba soku, pikli i czegoś jeszcze, ale to też jest moi drodzy do zrobienia, także myślę, że na spokojnie, później jeszcze sobie tam zerknę jak to wygląda jeżeli chodzi o właśnie tą stronkę z check-upem. No i powoli do przodu będziemy się poruszać. Także jak tylko wymaksujemy grę, to myślę, że to będzie takie idealne moim zdaniem zwieńczenie tych wszystkich serii ze Stardew. Jeżeli ktoś się będzie pytał, bo to już mogę wam teraz od razu powiedzieć, kiedy będzie kolejna część Stardew. Szczerze nie wiem czy w ogóle, ale zobaczymy czy może... Nie wiem, wyjdzie też jakaś kolejna aktualizacja, gdzie dodadzą sporo rzeczy, tak jak na przykład tutaj Ginger Island, ale wtedy to już raczej wiecie co, chyba będzie coś na zasadzie sprawdzimy content, trochę pogramy, może pierwszy rok, nie wiem, zobaczymy jeszcze, natomiast nie słyszałem, żeby tam coś było w planach, jeżeli chodzi o dalsze jakieś większe aktualizacje Stardew. Chyba, że się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzu, będę wdzięczny. Natomiast my na pewno chyba raczej zabierzemy się, jak już mówiłem wcześniej, za Graveyard Keepera. To jest coś w podobie do Stardew, tylko że jest się po prostu grabarzem. Ma się swój cmentarz i tam też wyszło chyba 3 dodatki. Poczekajcie, Stranger Things na pewno wyszło i chyba jeszcze 2 jakieś, więc trochę zabawy jeszcze będzie z tym na pewno, więc na spokojnie, damy radę. Dobra, to teraz tak, tutaj wrzućmy oczywiście wszystkie nasze te Ancient Fruity. Nie ma ich dużo, ale wiecie co, wydaje mi się, że Ancient Fruit Wine i tak się robi długo, więc ja myślę, że te złotej jakości to chyba raczej będziemy sprzedawać, tak mi się coś wydaje, bo jakoś nie widzę, żeby to... Nie widzę tego w swojej głowie, żeby to było jakoś opłacalne, żebyśmy to zostawiali. Dobra, tu się nam jeszcze nic nie zrobiło, ale wiecie co? Nie wiem, czy tylko chyba nie kupimy przynęty i wrzucimy. Chociaż zobaczę jeszcze.
No dobra, ale moi drodzy, ja myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. No mówię, tutaj już nic więcej nie zrobimy i tak wyszedł dłuższy niż zakładałem. Myślałem, że się będę zacinać jak... już nawet nie powiem co. Ale w sumie miło jest wrócić po takiej małej przerwie, świeżej, na świeżo. I nie zamulać aż tak bardzo, bo chyba nie zamulałem dzisiaj jakoś wybitnie, chociaż zdarza się oczywiście. Dobra, moi drodzy, ale my będziemy sobie na dzisiaj kończyć. Tutaj w sumie jeszcze możemy sobie powkładać kryształki i inne rzeczy, które były. No i oczywiście, no jeszcze zostaje nam później ten crafting nieszczęsny cały, ale no wiecie, tutaj tak na dobrą sprawę też bez kwestii... bez kwestii związanej z tą radioaktywną rudą, ja i tak, nawet jakbym bardzo chciał, nie jestem w stanie tego ukończyć, bo tu jest niestety kilka receptur, które tego od nas wymagają. Tak samo jak kości, więc będzie trzeba zrobić, ale generalnie nie jest źle, dlatego że większość rzeczy w sumie i tak już mamy pokraftowaną, więc nie powinniśmy mieć tutaj problemu, żeby porobić. No tylko kilka rzeczy jeszcze i surowców będzie potrzebne. Te widzę. Właściwie to wiecie co, mógłbym większość wykraftować. Ale to może zrobimy sobie w następnym odcinku. Spróbujemy wykraftować wszystko co mogę. I wtedy będzie taka fajniejsza ta. Ale będziemy mieli blueberry tart, więc jutro chyba nawet nie będzie padać. Więc skoczymy sobie do niedźwiedzia oddać mu questa. No i też będziemy czekać na drugie dziecko. Generalnie jak jest toddler, bo chyba córka nasza już jest toddlerem, no to już jest tylko kwestia tego, żeby tam mamy chyba szansę 1 do 20, że w danym dniu no, będziemy się starać o drugie. Także tak to będzie wyglądać. Dobra, moi drodzy, ale ja wam za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Sorry, że taka przerwa, ale blablabla. Wiecie, człowiek musi zregenerować swoją energię w ten sposób. No dobra, także co, my słyszymy się w kolejnych, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.